się Wrocław jest stolicą polskiego kominiarstwa. Być może dlatego powinniśmy się czuć bardziej niż inni szczęśliwi. Sami kominiarze też wierzą w szczęście, ale na wszelki wypadek nieodzownym ich wyposażeniem są nieślizgające się buty. Inne elementy stroju to na głowie keplik, na szyi montuch, a na torsie kalet. Kominiarze twierdzą, że ich praca ma coś z planu Balcerowicza. Chodzi bowiem o to, by przewentylować, udrożnić i zapewnić zdrowy obieg. Widok z dachu też jest taki jak nasza gospodarka. Perspektywa zamglona, ale przecież słońce musi zaświecić. Cześć kochani, witajcie. Kolejny wieczorek z piwem. Był tydzień przerwy z przyczyn technicznych, jak was informowałem na kanale. Dzisiaj gościnnie ze mną Paweł. Witam się, Pawle. Cześć wszystkim. Paweł już mogliście, możecie kojarzyć, bo już wystąpił na filmikach z Warszawskiego Festiwalu Piwa. Więc to już jego drugi występ u mnie. A dlaczego zaprosiłem Pawła? No bo gdyby nie on, to nie miałbym tych piw, które widzicie przede mną. Ponieważ to jest browar profesja. Kominiarze w trzech wersjach. O tym zaraz opowiem. A tydzień temu Paweł był we Wrocławiu. No i poprosiłem go, wtedy jeszcze tych piw nie było dostępnych w Warszawie, więc poprosiłem, żeby poszukał, więc... No to była wielka operacja szukania. Byłeś moim znacznikiem, ja byłem twoim GPS-em, bo pisałem ze sklepami różnymi w Wrocławiu, z samym browarem profesja. No i co? Nie było łatwo. Nie było łatwo, tak. Na początek udało nam się znaleźć piwnicę Wrocław, dobrze mówię? Piwnicę Wrocław. Tak, tak. Wersję leżykowane w beczkach po Porto. No i co było dalej, Pawle? A później skontaktowałeś z browarem profesja. Tak. I oni mi napisali, że najprawdopodobniej na 99% nawet napisali, znajdę to w sklepie Pinta Piwa. No i tam wysłałem tam Pawła. No i Paweł mi zrobił przykusem, powiedział, że nie było, że też mieli wersję Porto. Więc jak mi przywiózł to już w Warszawie, to zrobił mi niespodziankę, bo się okazało, że mieli. No niespodzianka musi być. No i była, bardzo wielka. Tak jak mówię, no teraz już da się dostać to piwo, aczkolwiek szybko znika z półek. Te piwa w tych trzech wersjach. W jednym, chyba w kuflach i kapsach na kranie mieli z tych wersji. Dobrze, co to w ogóle jest? Kominiarz jest to Foreign Extra Stout, nazywany też American Stoutem, czyli taki stan pośredni pomiędzy Dry Stoutem a Imperial Stoutem. Czyli jest bardziej, jest mocniejszy od zwykłego stouta, wyraźniejszy, pojawiają się też palone nuty, aczkolwiek nie jest aż tak jak w Imperial Stoutie, tak? Tutaj zresztą po danych mamy 7,5% alkoholu, 17 plato. Tu temperatura spożycia 10-12 stopni. I mniej więcej w takiej temperaturze je mam. Chyba nawet trochę cieplejsze. I tak. Nie mam wersji podstawowej, ale mam wersję leżakowaną. I po kolei. Tu jest leżakowana po rumie. W beczce po rumie. Tutaj w beczce po Porto i w beczce po whisky. No i ciekawe, która będzie najbardziej interesująca. Mnie najbardziej ciekawi obecnie po Porto, bo ciekawe mi jakie... Porto to jest najczęściej... Czy Porto to jest wino z Portugalii? W różnych wersjach występujące, najczęściej jest to słodkie, czerwone wino. Porto może dać takie nuty wanilii, dębu, korzenne aromaty. Dobra, Paweł, myślę, że dość gadania, jedziemy, nie? Myślę, że tak. Zdejmiemy pierki. Tu, dziękuję jeszcze... Jankowi z Hopistory za użyczenie trzech teków, bo chciałem trzy identyczne. Się udało. No dobrze. Którą wersję na wy? Jedziemy. Porto, rum czy whisky? Jeśli uważam, że Porto może być najciekawsze, to bym zostawił na koniec. No dobrze. No to zacznijmy od rumu. Rum barrel aged. Zobaczymy. W ten sposób tym wstępem zrobiłeś takie napięcie. No. Wyczekiwanie. No ja czuję to beczkowe. Jest wanilia. Jest też czekolada, sporo palonej kawy. Zobaczymy jak aromat ze szkła.
razu widać, że jest niskie wysycenie. Jana taka kremowa, barwa. Taka brunatno-czarna, nie jest takie smoliście czarne całkowicie, nie? Zdecydowanie. Bardzo ciemny wyraz. Tak jest. No jest dębina wyczuwalna, beczka. No i czuć, że to z beczką porównie chyba. Ale sporo alkoholu było. Powiem szczerze. 7,5% przypominam. Czuć ten alkohol. Czuć. Niedelikatne czekoladowe, kawowe. Ale aromat nie jest tak intensywny. No niestety alkohol przede wszystkim. Spróbuję. Aż rozgrzewające. Znaczy na pewno żybeczkę tu nie ma żadnych wątpliwości. I czuć te rumowe akcenty. A ty jak sądzisz? Sądziłbym, że takie delikatne. No to jest list. Ale jest czekolady, sporo też się pojawia. Trochę tak plankowo. Ale mocna. Znaczy jest... Nie wiem, ty sądzisz. Ale dla mnie jest zbyt alkoholowo. Za mało ukryty jest. Trochę przeszkadza, trochę rozgrzewa tu przełek. Czuć ten alkohol? No. Jak wykorzystuję różne modele Age, to... Zauważyłem, że po mnie najciężej jest robić to. Jakoś najbardziej wychodzi wtedy. Bo już nie pierwszy raz mam taką sytuację. No i myślę, że to jakoś negatywnie wpływa. Ogólnie nie jest źle, to przeszkadza po prostu. Ale tak jak mówiłeś, jest bardzo delikatne. Mimo wszystko. No i coś mu tutaj właśnie... No palone się w tym minimalnym. No dobrze. Czyli co, portu miał być na koniec, tak? Dobra. To wersja whisky bardzo lepsza. Pokażę ci jeszcze raz. Zobaczymy. Bo mi się wcześniej, przed nagraniem, Paweł mnie zapytał, kogo szukuję, to spodziewałem się, że najlepsza będzie ta wersja, najlepiej ułożona. Aromat butelki nie jest tutaj dostępny. Więc pokażę więcej, jak przeleję szkła. Tu mamy... One wszystkie będą miały podobną barwę, podobne nasycenie. Chociaż tu jest trochę bardziej intensywna i wydaje mi się, że jest trochę ciemniejsza. Bardziej brunatna taka. Bo barwa jest chyba to samo. Nie, to jest ciemniej. Tak mi się wydaje. To jest bardziej brunatna, to jest bardziej czerni idący troszeczkę. Takie rubinowe są refleksy. No mów trochę coś, co uważasz. Ale rozumiem, że wszyscy musisz się zgadzać. No zupełnie inny aromat. Beczka po whisky. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Typowa wanilia. Bardzo fajny aromat. No super, dużo lepszy niż tutaj. Zresztą tyle razy degustowałem różne barrel age, już beczkę po whisky to z daleka wyczułam. No tak specyficzne, no. Aromaty, no. Jeśli piliście kiedyś whisky, to powinniście wiedzieć, co mi chodzi. No super, i też jest czekoladka. No, zapowiada się fajnie. Jest niesamowite, tak beczki potrafią zmienić piwo. To są na bazie tego samego piwa powstało to. Różnią się tylko beczki, które to było leżakowane. Tak, a różnica jest mega. Proszę cię, Pawle. Nie jest taka alkoholowa.
Tu ta beczka współgra z czekoladowością i kawowością Fesa, czyli Four Extra Stouta, bądź American Stouta, jak również jest nazywany. To jest dużo lepsze. Bardzo przyjemne. Też jest lekki, delikatny alkohol, tak nie wyłazi. Takie nuty owocowe też czuję. Taka cierpkość lekka. Trochę taką czarną porzeczkę idące. Nuty. Bardzo fajna barleć. Skończę jeszcze. Trzeba pamiętać, że ja ani fanem stouta, ani whisky nie jestem. Zgadza się. Paweł jest przedstawicielem osób, które przede wszystkim whisky, IPy, podwójne albo West Coasty, tak? Imperialne. Tak. Aczkolwiek, jak na moich urodzinach degustowaliśmy pewne sol piwa, które dostałem na urodziny, to no to były tak dobre piwa, że nawet Pawełowi smakowało. Nie jest to świetne piwo, które piłbym na okrągło, ale raz na jakiś czas bardzo przyjemne. Jesteś w stanie docenić, jeżeli naprawdę jest bardzo dobry barley, bardzo mi smakuje. Może nie najlepszy w moim życiu. Chociaż chyba pierwszy Fest barley. Tak. Jeszcze Fesa barley Jankers. Jest świetnie, fajnie ułożone. Tu nie ma tego odgrywania. Tu, no dużo lepiej ułożone. Tu ten alkohol wyłazi. No i co? Gwiazda. Zobaczymy, czy na koniec będą ostatki najlepsze. Dobra. Okej. Jeszcze inny aromat, jakiś korzenny tutaj. Co może być? Tak jak mówiłem, Porto może dawać takie aromaty. Ale zaraz. Więc... Jak na razie zapowiada się ciekawie. Alkohol nie czuć na razie. To podejrzewam, że wygląd będzie podobny. O, patrz, jakie fajnie się zrobiło tutaj. Dobrze. Myślę, że barwa. No, bardzo zbliżona. Jana również. Nasycenie podobne. Jeszcze inaczej ma. Wyraźna korzenność, przyprawowość. To daje ta beczka Porto, moim zdaniem. Tylko owocowych też trochę. Myślę, że mogłeś mieć rację. Z tym, że najciekawsze? No. Glut Fesa, które już wymieniałem tu wielokrotnie, czyli czekolada, przyprawowość, dodana jest właśnie taka owocowość i korzenność, przyprawowość. I jest to bardzo ciekawe. I alkohol też nie wyłazi tak jak w tej porównie. Myślę, że ta korzenna nuta tutaj bardzo dużo daje. Bo ma więcej ciała jest. Fajna kacierkość jest, lekka, leciutka kwiatkowo. Ja tam fanem win nie jestem. W tym Porto też. Aczkolwiek bardzo daje bardzo ciekawe nuty, naprawdę. Bardzo dobre piwo. Ha. Super ułożone. No, pije się przyjemnie, moim zdaniem. No jak? To ci najbardziej smakuje? Bardzo fajne. Zdecydowanie najczęściej po to bym się go... Ja mimo wszystko chyba pierwsze miejsce dałbym. Ale to ze względu na moje prywatne upodobania. Whisky? Bo kocham whisky. Przede wszystkim bardziej kocham piwa leżakowane w beczkach whisky niż samo whisky.
Znaczy, to jest domowe fajnie ułożone, ale tu jest. Ale to jest najlepsze moje zdanie, a to jest najciekawsze. Czyli moje przewidywania się sprawdziły. Przynajmniej dla mnie. No. No tu jest najsłabiej. Podejrzewam, bo są obecne poromy najciężej mówić na alkohol. Ze specyfiki tego, to wynika. Ten wychodzący alkohol jednak trochę psuje. Psuje tak, no. Tu nie jest tak przyjemnie, jak tutaj. To wszystko są naprawdę dobre piwka. No, tu jest słabiej. Ale tutaj, jak macie okazję, jeszcze zdążycie, zanim zniknie spółek, to warto spróbować. Powoli kończąc jeszcze, chciałem w ogóle, opowiedzieliśmy na początku historii, jak zdobyłem te piwa. Bardzo dziękuję Piwnicy Wrocław, Pincie Piwa oraz Browarowi Profesja za pomoc, za to, że tak szybko mi odpisywali i pomogli mi znaleźć te piwa. Dziękuję. Gratuluję Browarowi Profesja. Dalej próbujcie, eksperymentujcie. Leżakujcie swe piwa w beczkach, bo to zawsze jest ciekawie. Raz wychodzi lepiej, raz gorzej, ale to po Porto naprawdę jest super. Może jakąś IPę leżakowaną? Tak. Już ja degustowałem na kanale leżakowaną IPę z Fandersa, z Duma, ale już piłem niedawno ze Szpunta IPę, imperialną IPę leżakowaną w beczkach, więc niech da dalej. Może profesja też się zgłosi. Dobrze, dziękuję Ci Paweł za udział w nagraniu. Dziękuję za zaproszenie. Nie ma problemu. Ja Ci dziękuję, że mogliśmy dzięki Tobie zdegustować te piwka. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podoba taka degustacja. I cóż, zapraszam na kolejny wieczorek z piwa. Cześć. Cześć. Powieszam się. Nie patrz. No dawaj. Teraz gadaj. Jedziesz. To bym powiedział, że jest rum. Wydaje mi się, że to jest Porto. Zostaje whisky. Teraz to ani jednego nie zgadłem. Cery ci powiem. Więc tak. To. Jak dla mnie to jest rum. To jest whisky nawet bez próbowania, wiem. To zostaje po. Teraz im udowodni, że mówię nieprawdę. Wiesz, teraz jak zmieszaliśmy już te smaki wszystkie, pomieszało się, no to, już... to nie jest tak łatwo rozpoznać, naprawdę. Przy pierwszym jak masz... Trzeba pewnie tak jak perfumy się sprawdza, no. Kawkę sobą. To nie jest... nic złego, że się pomylisz, bo przy przemieszaniu tego wszystkiego to już nie... Przecież wszędzie czujesz ten alkohol. Ale ja jestem pewien tego, co powiedziałem.